plany na drugi dzień nie są zbyt ambitne, ale i tak pogoda może je nam pokrzyżować. Lekko nie będzie. Początek stycznia w górach. Nie dajmy sobie wmówić, że globalne ocieplenie istnieje. Wystarczy jeden zimniejszy dzień wiosną lub latem i od razu denialiści klimatyczni mają używanie. Mhm. Natomiast któraś z kolei ciepła zima niczego nie dowodzi. Złoty widok, cały nasz. Najpiękniejszy widok na Karkonosze. Potwierdzasz? No nie wiem, kilka pasm górskich widać, ale mgła większość zasłania. Nie jest źle. Tygrys? Będzie motywacja, by tutaj wrócić przy ładniejszej pogodzie. Pod nami szumi rzeka. Czy to Kwisa? Aha, ja ci przeszkadzam. Nie mam jedzenia. Zosia? Pozujesz? Przewrócisz do tyłu zaraz. Grób Karkonosza. Zwanego również liczyrzepą. Nawet ktoś mu znicz postawił. Rybecal. Liczyrzepa. Na długo przed przybyciem ludzi w te strony górami władał król Karkonosz. Kiedy ludzie zorientowali się, że w górach tych można znaleźć szlachetne kamienie, zaczęli napływać w te strony, zakładać wioski, miasta, zakładali rodziny, mieli dzieci. Król Karkonosz, obserwując ludzi, zapragnął takiego samego życia dla siebie. Upatrzył sobie piękną pannę, którą porwał. Uważajmy do swojego pałacu pod Śnieżką. Żeby się nikt nie wyrżnął. Panna okazała się nie tylko piękna, ale również i sprytna. Powiedziała królowi, że nie interesują jej jego bogactwa, lecz chce mieć pewność, że król Karkonosz potrafił ich wykarmić przez cały rok. A ona bardzo lubi jeść rzepę. Wzięliśmy raki na śnieg, mogliśmy wziąć raki na błoto. Poprosiła króla, aby ten sprawdził, czy w jego królestwie jest tyle rzepy, zima w aby górach wystarczyło na cały rok. Zakochany król nie zwietrzył podstępu, wyszedł z pałacu pod Śnieżką, zszedł w doliny i zaczął liczyć rzepę. Sprytna panna wykorzystała ten moment, uciekła z pałacu i wróciła do swojej rodzinnej miejscowości. Opowiedziała tam wszystko, co ją spotkało i od tego czasu mieszkańcy Karkonoszy nazywali króla obraźliwie
liczy rzepą. Ośmieszony król już nie wrócił do swojego pałacu, tylko aż do śmierci błąkał się po górach. Zgaduję, że to jest tutaj. Kto rozchybota chybotka? Nie wiem. Który będzie chybotek? Ten największy? Razem? Chyba legendy o chybotaniu chybotka są tylko legendami miejskimi. Chyba nikomu się nie uda rozchybotać chybotka. Chyba, że to teraz to tu jeszcze idzie, bo ona idzie tak, to kwestii tam prowadzi, może tam jest jakiś ten. No, Damian, spróbuj. Rozchybotać chybotka? Nie może być takie trudne. Ja się mocno opiera z tej strony, pewnie ciężar. Całym ciężarem się na tą stronę tutaj twoją opiera. Nie ma szansy. Jest za blisko środka ciężkości, ale ja tam próbowałem z drugiej strony, ani drgnie. Możemy wrócić tym rozkosznym niebieskim szlakiem. Ale da się tam tędy wrócić na około? Nie stronę? Wiem. Prowadzi dokądś, a nie masz tej swojej mapki z szlakami? Zerknę. Albo zrobisz to teraz? Może gdybyśmy wszyscy razem spróbowali i byłoby nas 20. Tak, będziemy właśnie wracać. Wracamy tą samą drogą, nie wiemy czy tamta dokąd prowadzi. Fantastyczna wiadomość. A wiesz, że na samochód nie idziesz jutro? Mama powiedziała, że jak miała już tak zmoknąć, to ona chciała iść na To może tutaj ludzie morsują. Trochę spokojniejszej wody jest. Są takie, wyżej też jest taki jakby troszeczkę. Trochę spokojniejszej wody jest wyżej. To jest wysoko.
Uważam, że jeden z ładniejszych. No fajnie. Fajna ścieżka wzdłuż niego. Chcecie zdjęcie w bryczce Kopciuszka? Nie będzie wracać, może on. Może wy! Chcesz, żebyśmy usiedli na to mokre? Ale fajne, to ładne, nie? Karpacki czar PRL-u. A co ty dostajesz, bo my możemy iść do domu? Możemy, a co my tutaj chcemy? Też był taki aniołek, który się kłaniał. Co widziała płeć? O, to jest elektronika. To słabo. Myślałem, że może być kątki. Słabo. Zdjęcie do kolekcji. Ale to założyć te spodnie teraz? Mhm.